Czy pójdziesz za mną, mój panie? No nie mam wyjścia, idę. O kurczę, to te potwory. Ale nie atakują mnie tym razem. Jest też, proszę bardzo, kamerlęgo. Wow, i mnóstwo ludzi. Czemu oni mi biją brawo? I jest hrabia Lucanor. Hans, mój... Co? Mój wnuczku? Przytul się. Co? No spójrzmy na ciebie, jesteś taki duży. Nie widziałem cię od kiedy byłeś małym... Bobasem. Ile masz już lat? 14, 15? 10. Tylko 10? Wyglądasz na dorosłego mężczyznę. Hrabia Lucanor jest naszym dziadkiem. Hrabia Lucanor jest naszym dziadkiem? No dlatego, że przecież JF chciał zdobyć serce Lucrecji, więc wiadomo, Lucrecja, a Lucrecja jest córką jego, więc faktycznie to ma sens dalej, nie? To potwierdza. Bo skoro rzeczywiście ojciec JF, matka Lucrecja być może, ta wiedźma, nie wiem, no jest naszą matką, no to jeżeli on jest... Jeżeli Lucanor jest ojcem Lucrecji, to on jest oczywiście naszym dziadkiem. To ma sens. Czekaj chwilę, naprawdę jesteś moim dziadkiem? Nie wiem, kim jesteś. Och, wybacz mi, Hans. Byłem tak szczęśliwy, że zapomniałem ci powiedzieć. 10 lat temu moja córka Lucrecja, twoja mama, spotkała twojego tatę, Josepha Freya. Joseph Frey. I teraz, czy przypadkiem Joseph Frey nie był na nagrobku w Yuppie Psycho? Bo pamiętam, że jakiś grup mieliśmy sprawdzić, ale nie pamiętam, czy to był grup Hansa, czy to był grup Josepha Freya, nie pamiętam, ale Joseph Frey, JF, to jest rzeczywiście mój ojciec. Bez mojej zgody się ożenili, się wyszli za mąż, znaczy, no wiadomo, wzięli ślub i mieli syna. I to ty, Hans. Lucrecja jest moją mamą? Tak jest, Lucrecja, moja córka. Twój ojciec poszedł na wojnę. Kiedy wrócił, próbował udowodnić, że jest wart roli, że jest wart, no pewnie może chciał przejąć stołek, prawda, hrabiego i chciał podjąć się tych prób. Czy to był ten żołnierz tam na dole? Tak, to był on. Prawie mu się udało. Now he has my respect for his grace. O, teraz ma mój szacunek za jego wielką odwagę i honor, czyli to był rzeczywiście nasz ojciec. Spotkaliśmy własnego ojca, nie wiedząc, że to on. To ty, Hans, rozwiązałeś wszystkie zagadki, uniknąłeś wszystkich pułapek i odważnie przybyłeś do mnie. Jesteś nowym hrabią Lucanorem. Ale... ha, 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 synu, jesteś krwią z mojej krwi. Poza tym, najbardziej ci się to należy. Jako, że poradziłeś sobie z próbami. A co z mamą? Co z moim dogiem Spittle? Nigdy nie wrócę już do domu? Twoja matka niebawem tutaj dotrze i będziemy mogli również sprowadzić twojego psa, jeśli chcesz. Ale Hans, czy naprawdę myślisz, że będzie ci brakować tego paskudnego domu? Taki ktoś jak ty zasługuje na życie w wielkim zamku. Usiądź na tronie, Sans, i... Hans, o matko, mi się wbiła jakaś Undertale'owo. I stań się nowym hrabią Lucanorem. Ha, nie ufam waszej dwójce ani trochę. W tych... No właśnie, jest więcej dziur w tych wyjaśnieniach niż w szwajcarskim serze. Więc Lucrecja jest moją mamą. The creepy crawly I left down there? No way. Czyli ta dzika, no właśnie, bestia, która tam na dole ją spotkałem, nie ma szans, że to ona. Nie siadam na tym tronie, dopóki nie dowiem się, jaka jest prawda, kryje się za tym wszystkim. No właśnie. Niby wszystko się zgadza, ale... Z drugiej strony... czyli tak, czerwony kamerlęgo jest do usług, pada ci do twoich małych mysich stópek, hihihi. No właśnie, coś czujesz, tu jest jeden wielki smród całej tej akcji. Nie znam nikogo stąd, ale wyglądają na to, że cieszą się, że mnie widzą. No właśnie, jaki tutaj jeszcze jest twist przed nami? Pogadajmy może jeszcze z Patronio. Gratuluję, panie.
Twoje próby się zakończyły. Udowodniłeś, że jesteś warty swojego tronu. Teraz usiądź i się zrelaksuj. To jest jedna wielka pułapka. Wydaje mi się, że zgubiłem się w tych wyjaśnieniach. Ha, ha, ha. Usiądź, synu, i wyjaśnię ci wszystko. Musisz być zmęczony po swoich próbach, panie. To jest jedna wielka ściema. Nie będę siadał na tym dronie. Jako, że w mojej krwi płynie bardziej fuck the system. Szanie to. Nie mam zamiaru wsiadać na tym tronie. Czy mogę stąd w ogóle odejść? Olewam ich. Czy mogę stąd po prostu pójść? Nie chcę iść. Kurczę, nie mam wyboru. Wychodzi na to, że nie mam wyboru, chyba że... mogę użyć jakichś przedmiotów, które mam za sobą. Zobaczmy, co jest fejkiem. Poczekajcie, a może zobaczymy, czy coś, co jest czerwone na... Tak, zobaczcie, jest to czerwone. Hrabia Lucanor jest fałszem. Co ty mówisz, Hans? Ten pierścionek węża mówi mi, że jesteś ściemą. Nie jesteś prawdziwym hrabią Lucanorem. Och, proszę. To jest ten przeklęty pierścień starej kobiety. Magiczny. Wow! I to już przed tym, jak miałeś usiąść. Czekaj chwilę. Musisz mi to wszystko wyjaśnić. Hrabia się rozsypał. Skąd mogę zacząć? Ty setki lat temu prawdziwy hrabia Lucanor rozkazał mi znaleźć dziedzica, jako że nie miał następcy. Więc przygotowałem te próby i wyzwania w zamku. Młodzi ludzie ze wszystkich królestw odpowiedzieli na wezwanie hrabiego, żeby zdobyć jego fortunę. Ale nikomu nie udało się przejść przez próby, więc dlaczego nie przygotowałeś łatwiejszego testu? To właśnie sugerowałem to the count, czyli hrabiemu, tak? Ale był bardzo uparty, chciał najlepszych z najlepszych. Mijały lata i nikt nie dał rady przejść tych prób. Więc hrabia zestarzał się i zachorował. Mierzył się już ze śmiercią, nie miał żadnego dziedzica, więc bał się, że... He feared I might choose some useless human. Bał się, że mogę wybrać jakiegoś bezużytecznego człowieka, który zajmie jego stanowisko. Zanim umarł, he called a witch in the woods, czyli zwołał wiedźmę z lasu i rozkazał jej, żeby przeklął mnie i zamek. Czy zmusił cię do zostania tutaj do końca swojego życia? Nie, nie zmusił. Zamiast tego związał mnie z nim na zawsze. Tylko się uwolnię, jeżeli ktoś... Będę wolny tylko wtedy, kiedy ktoś przejdzie wszystkie próby. I przeszedłem wszystkie próby. Dokładnie tak. Tak zrobiłeś, ale... tutaj witałem wielu, niezliczoną ilość złodziei, rycerzy, poszukiwaczy fortuny, to w sumie tak żołnierzy i nawet zwykłych, ciekawskich osób każdej nocy przez ostatnie setki lat, stulecia. I jedyną osobą, która dała radę przejść wszystkie te próby, był 10-letni biedny dzieciak. To jest niemożliwe, niewiarygodne. Więc ludzie, których dzisiaj spotkałem, wszystkie te rzeczy o mojej rodzinie, mojemu ojcu, mojej matce, tak, czyli klątwa grała, raczej robiła sztuczki z twoimi, bawiła się twoimi wspomnieniami, to wszystko kłamstwa. Jednak mam finalne pytanie. Co by się stało, gdybym usiadł na tym tronie? Moja klątwa by się skończyła, jako że skończyłbyś całe moje zadanie. Ale byłbyś uwięziony w tym zamku na zawsze. Na zawsze? No świetnie. Ale byłbyś bogaty oczywiście. I mógłbyś używać pieniędzy, jak tylko byś chciał. Myślałem, że jesteś chory. Masz dość bycia biednym. Tak, to prawda, ale co z moją mamą? Jeśli zdecydowałbyś być nowym hrabią i wypuściłby mnie, ja bym ci tutaj jednak tutaj, co? Ja bym ci był, jak to się mówi ładnie po polsku? Byłbym ci dłużny. I cóż, moglibyśmy dojść do jakiegoś deala. Już wiesz wszystko to, co ja wiem.
teraz już jest twój wybór. Jeśli chcesz usiąść i skończyć... Jeśli chcesz, chcesz zakończyć moją klątwę, usiądź na tym tronie. A jeśli nie, jeśli chcesz odejść, jest tam wyjście. Za nim, tajne wyjście. Po prostu przesuń tron i będziesz mógł odejść. Wyjść na zewnątrz. I don't believe a thing, dostałem achievement przy okazji. A co w takim wypadku z tym klejnotem, który tak, kurczę, dużo się namęczyłem, żeby go zdobyć. Co z tym klejnotem? Już wiesz wszystko, dobra. Okej. Teoretycznie, jedyne co mogę zrobić, to faktycznie odejść. Czyli hrabia był ściemą. Jeszcze raz sprawdzę, czy mogę wyjść, bo cały czas mam jeszcze tego motylka. I zastanawiam się, czy ten motylek jakoś w którymś momencie, moim zdaniem, przyda się, tak? Nie chcę wracać. Dobrze, moi drodzy, a zatem nie pozostało mi nic innego, jak po prostu nie siadać na tronie. Według mnie powinniśmy odpuścić bogactwa, odpuścić fejmy i bycie następnym hrabią. Co za głupi? On się tutaj tak sam przesuwa? Po pewnym czasie wraca po prostu na swoje miejsce. Dobra, idziemy stąd. Miło mi było cię poznać, Hans. Ciebie też, Patronio. Do zobaczenia. A proszę. I znaleźliśmy się w tym miejscu. Zapisz duszę. Och, moja głowa. A czy to nie będzie po tej imprezie z... Nie będzie to po tej imprezie? Z... kurczę... Jak się nazywał? Ten wieśniak. Ten hodowca, Kus. Jestem z powrotem. Udało mi się wyjść z zamku. Ale właśnie, wyszedłem z zamku, ale nie pogadałem z Julią. Ona mówiła, że pomoże mi uciec z zamku. Czy to wszystko był snem? To znowu ten kruk. Czego chcę? Hej, panie kruku. Miałem ból głowy. Czego chcesz? Czy chcesz, żebym zobaczył ten grób? W porządku, zobaczmy napis. Oho. Joseph Frey. Tu jest grób mojego ojca, a czy ojca Hansa. Joseph Frey jest imieniem, nazwiskiem mojego ojca. Więc mój tata nie żyje? Mama zawsze mówiła mi, że tata walczy na wojnie, że wróci któregoś dnia. O kurczę, czyli to jest grób mojego ojca. Może mama nie chciała mnie smucić. Po prostu. Okej, moi drodzy, zatem... No, cały czas mam jeszcze tego... Mam wszystkie swoje przedmioty. Mam też nawet... I to już nie jest fałszem, zobaczcie. Boże, będę szedł cały czas z tym... Oj, zobaczcie, są kaczki. Ciekawe, czy będą tutaj wszyscy... Jest znowu ten koleś z River of the Dead, okej. Są kozy. I proszę bardzo, jest nasz kolega. Cały czas tu jest. Halo? Bardzo głośno śpi. Lepiej go zostawię, ale proszę bardzo, żyje. Czyli cały zamek robił sztuczki, bo to były próby po prostu, tak? Są tutaj kozy. Wszystkie kozy. Nie wiem, czy gdzieś tam małej kozy... O, proszę bardzo, słowo, że to jest żołnierze. Żołnierzy wcześniej tutaj nie było. Tak, okej. Okay. Hej, dzieciaku. Szukamy młodych mężczyzn, żeby poszli na wojnę. Czy znasz jakichś? Są tylko tutaj starzy mężczyźni i dzieciaki. Lepiej idźcie do wioski. Hej, and you don't know who is taking care of these goats, do you? Nie wiesz, kto tutaj zajmuje się tymi kozami? Kozy zajmują się same sobą, proszę pana. Okej, okay. W porządku. Odejdź, dzieciaku. Czy chcesz, żebyśmy zabrali cię na wojnę? Nie chcę, żebyście mnie zabrali na wojnę. O kurcze. No dobra, tu jest koza jedna. Tak, kozy sobie radzą same. No dobra, i zobaczcie, jest też kupiec, który naprawia. Ło, i też koń jest. Kupiec? To ten sam kupiec? Widzę, że ktoś pozbierał wczorajszy bałagan. To nie jest ten sam kupiec. Ktoś po prostu się tym zajął i teraz naprawia cały wóz. I mamy też konika. Taki miły koń. Ale gdzie podział się osioł? No właśnie, gdzie podział się osioł? To jest dobre pytanie.
No i widzicie, moi drodzy, czyli zmierzamy do końca, powoli. O, jest nasz pies nawet! Spittle! Proszę bardzo. Przyszedłeś mnie, szukałeś mnie? Dziękuję, Spittle. Miło mi cię widzieć. Zadbałeś o mamę tak, jak cię prosiłem? Dobry piesek. W porządku, chodźmy do niej. Pewnie się martwi. No dobrze. Powoli wracamy tą samą ścieżką do mamy, The Cursed Gorge. Trochę pies mi się zawiesił. Z drugiej strony i tak będę chciał zwiedzić wszystko, zobaczyć, co się pozmieniało w każdym miejscu. Wow, to jest kupiec! O nie! O, to jest smutne. Powiesił się? Albo ktoś go powiesił. Bo wiecie, on robił złe rzeczy. A może efekt tego, co tu widzimy, jest efektem akcji, które podjęliśmy wcześniej? Ha! I jest tutaj plakietka. Złodziej. Czyli sprawiedliwie po prostu został potraktowany, teoretycznie. Ktoś go ewidentnie powiesił. Wychodzimy z tej lokacji zatem, bo tu już nic więcej nie było na tej trasie, nie było też osiołka. Pies będzie za nami szedł? Idzie. No dobra, ale jeszcze mnie ciekawi to miejsce, tak? No bo tutaj, tu żeśmy wchodzili do zamku. Jest świnia! O, okej. Biedactwo. Pewnie chce wrócić do zamku. Na pewno. I mamy, zobaczcie, no właśnie. Wiecie, co jest ciekawe? Że my mamy zarówno łom, jak i mamy tutaj możliwość użycia może motyla. No właśnie, taki, który zdobyłem w głębi zamku, motylek. No właśnie, będę się rozejrzeć, może zdobyłbym jakieś wskazówki. Czyli zamiast wracania do domu, zobaczcie, możemy się rozejrzeć. No wskazówką jedną jest... No jest świnia tylko. Ale najważniejsze jest to, że mamy crowbar, czyli możemy łomem otworzyć przejście. No właśnie. I my znowu wracamy do zamku. I to jest ciekawe. Nie wracamy do domu, wracamy do zamku. Mamy cały czas jeszcze... A może na przykład Julia będzie chciała wziąć to bogactwo? O! Proszę bardzo. I zobaczcie, co tu jest. Drzwi zamknięte na motylka. Tak jest. Spróbuję położyć ten klejnot w zagłębieniu. Użyliśmy go. Tak! Opłaciło się go zdobyć. To jest właściwa ścieżka, którą chciałem rzeczywiście podjąć. Tak jest. Zawsze moje główne pierwsze przejście jest takie, które ja czuję, że najbardziej takie osobiste moje przejście. Tak chciałbym po prostu przejść. Ile skarbów! Wow, jakie niesamowite bogactwo. Czekaj, to nie jest jedna z tych pułapek, prawda? You, now you are rich, dostaliśmy, zobaczcie, achievement. Wezmę trochę tych klejnotów. Nie sądzę, żeby hrabia ich potrzebował. 10 klejnotów wziąłem ze sobą, okej. Nie wiem, czemu one są, ale wezmę trochę. 20 pereł. O, mogę wziąć z każdego coś. 30 diamentów wziąłem również. I 200 złotych monet. Wszystko jest u mnie w ekwipunku. Naprawdę jest, faktycznie, zobaczcie. Mam całe to bogactwo. Nic nie jest fejkiem. Dobra, ale to jeszcze się okaże, bo zobaczcie, jest tutaj pewien grób, może to jest grób właśnie hrabiego, prawdziwego hrabiego. Jest tu pewna wiadomość wyrzeźbiona. Moja fortuna należy do tego, kto dotrze do tego miejsca. Podpisano hrabia Lucanor. Czyli mogę to zatrzymać. No i proszę bardzo, i staliśmy się bogaci, mimo... Już więcej pewnie nie weźmie. Tak. Już więcej nie weźmie, bardzo dobrze. Staliśmy się bogaci, mimo że nie zgodziliśmy się na zdjęcie klątwy kobolda. Oczywiście jedno z zakończeń, które pewnie będziemy chcieli i tak sprawdzić, to jest zakończenie, kiedy siadamy jednak na tym tronie. Bez większych pytań. Jest też Julia! Hej, Julia! A! Nie jedz mnie, potworze! Ha, ha, ha! Hans! Co tutaj robisz? Tam jest pełno skarbów. Jest wypełnione złotem. Aha, okej. Wow, udało ci się znaleźć. To chyba źle przetłumaczyłem coś wcześniej chyba. Znalazłeś go. Jesteś urodzony, jesteś stworzony do tego, Hans. A ty? Jak ci się udało to dostać? Znalazłem starą mapę jakby w podziemiach zamku. I byłam bardzo ciekawa,
Aha, i bardzo wścibski, wielki szczur zaprowadził mnie tutaj. Czy to jest jakiś sposób na potwora, czy jakieś rzeczy, które moglibyśmy spotkać podczas gry? Bo nie kojarzymy żadnego wielkiego szczura, prawda? Och, mam coś dla ciebie, Hans. Trzymałem to dla ciebie. Miałem to zatrzymać dla siebie, ale jest to dla mnie oczywiste, że zasługujesz na to bardziej niż ktokolwiek inny. Wow, dostaliśmy odznakę łowcy tych skarbów. Co to? Udowodniłeś, że jesteś overqualified, czyli nawet jeszcze przekraczasz w ogóle kwalifikacje na tę pracę. Poza tym znalazłeś swój pierwszy skarb. Ta odznaka dowodzi twoich umiejętności jako profesjonalnego łowcy skarbów. Gratuluję, Hans. Wow, dziękuję bardzo, Julia. Ale myślę, że ty też zasługujesz na tę samą odznakę. Nigdy bym nie znalazł skarbu bez twojej pomocy. Dzięki, Hans, ale nie ma potrzeby. Zdecydowałam, że skupię się na badaniach i napisaniu książek. Zostawię akcję tym, którzy są mniej strachliwi niż ja. Bardziej odważni. Jeśli to jest to, czego pragniesz, ale wciąż proszę, zaakceptuj część, czy przyjmij część skarbów. Rzeczywiście, prawdę mówiąc, to przyda się, żeby kupić kilka książek. Może nawet otworzę sklep z książkami. Szukam jakiejś analogii. Sklep z książkami? To nudne. Dobra, to cóż, ja sobie już idę. Mam nadzieję, że kiedyś... mam nadzieję, że chcę spotkać znowu się z moją mamą. Pewnie. Dziękuję bardzo za wszystko, Hans. Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy. Ja też. No i to tyle. I proszę bardzo, From Apprentice to Master, kolejny achievement. Już mi się wydaje, że... już myślę o książkach, które chcę kupić. No dobrze. Spotkaliśmy na końcu Julię. Julia ma zamiar założyć księgarnię, może tak powinniśmy to nazywać. Albo księgarnię, albo po prostu sklep z książkami, gdzie książki będzie można kupić. No dobra. To się udało. Mamy motylka. No to wszystko bardzo ładnie zostało poprowadzone, moim zdaniem. A świnia? Czy my możemy dać świni coś do jedzenia, na przykład? Myślicie? Świnie lubią perły? Raczej nie. Chcę wrócić do zamku. No wątpię, że można było nakarmić świnie. Wiem, że świnie lubią ten corn, ale ja nie mam żadnego corn. Zobaczcie, w ogóle jedzenia mi zostało. Bardzo dużo jedzenia mi zostało. Prove your ability professional treasure hunter. No właśnie, ale możemy na przykład dać mu może jabłko. Equip. Chcesz jabłko, świnio? Nie, nie chcesz jabłka. No to nie dostaniesz jabłka, skoro go nie chcesz. W porządku. Ja cały czas wezmę ze sobą mimo wszystko jeszcze ten pierścień, który pokaże, co jest nieprawdą, co jest prawdą. Zobaczymy, czy po drodze spotkamy tę kobietę, która biła świnię lachą wcześniej. Tak, i też była nazwana wiedźmą, prawda? Jest! Oczywiście, że jest. I dalej ma zepsutą laskę, ale wróciła tutaj, już nie ma świni. Witaj, synu. Czy widziałeś moją świnię? Byłam w drodze do marketu, na rynek, ale uciekła gdzieś tam na górę. Naprawdę lubi las i nie wiem czemu. Świnia znajduje się obok tych murów zamku za wielkim głazem na górę. Dziękuję, synu. I have to trash him. Aha, będę musiała go zbić znowu, żeby nauczył się, co to znaczy zostań. Myślę, że problemem może być właśnie to bicie. Proszę pani, spróbuj ziarnem. Świnie naprawdę uwielbiają ziarno. W porządku, może masz rzeczywiście rację. Ha! Miło. Więc nie masz nic innego do roboty? Ona nie jest miłą kobietą. Gdybym jeszcze raz miał przechodzić tę grę, nie dostałaby ode mnie laski. I jestem ciekaw, co by się tam potem zmieniło. Jestem ciekaw, czy w ogóle moglibyśmy pójść z kierunku marketu. Nie możemy też pójść w ogóle tutaj, bo to wiadomo, to są te króliczki, które potem jakoś dziko reagują. Nie chcę iść do wioski. Chcę zobaczyć mamę. Czyli teoretycznie jest to ścieżka, do której albo która nie istnieje w tej grze, jest kompletnie niedostępna dla nas, albo musimy spełnić inne warunki, żeby móc się dostać. I moi drodzy, tak! To jest koniec gry. Design, code, script. Bardzo fajny pomysł na wrzucenie napisów końcowych. A dlatego jeszcze jesteśmy bogaci, więc chyba dostaniemy najlepszy możliwy ending. Nie dość, że wróciliśmy do domu, do mamy, to jeszcze zdobyliśmy skarby. Przez to, że udało nam się zdobyć tego motyla. Patrzcie, kto tu przybył! Osiołek! A osiołkowi damy jeszcze jabłko. Dobra, damy jabłko osiołkowi, prawda? Damy jabłko. Gdzie są jabłka? Muszę je ekwipować. Zobaczymy, co się stanie. Equip.
Osiołku, masz tutaj jeszcze trochę jabłka. Czy panie ośle, zostajesz z nami? Chyba tak. A nie możemy dać mu jabłka już? Byłoby fajne, gdyby znowu dał. No, dałem jabłko! Aha! Wygląda na to, że już nie wypluwa z siebie złota. Haha! I jest achievement za to, czy nie ma za to achievementu? Jest! Shit happens! Tak! Dobrze! Treasure Hunter. Ja tutaj achievement hunter bardziej jestem. A dajmy mu jeszcze jedno. Zachowałem jabłka. Tak. I to jest sposób na zdobycie achievementa. Możemy wziąć tę kupę? Nie możemy. Kupa jest nie do wzięcia. Okej, no to jeszcze fajną rzecz żeśmy zrobili, prawda? Bardzo fajnie. Czy na przykład, znaczy fajnie by było, gdyby... Co? Jeszcze sprawdzę. Rzucę monetę do studni. Może to jest sposób na zapis gry, chociaż wątpię, żeby to już był możliwy zapis. Na szczęście tu jest czysta i świeża woda. Tak. Tak jest. Jest też moja huśtawka. Tak, brakowało mi mojej cudownej huśtawki. Tak jest. Super. Ekstra. No cieszę się bardzo. Zobaczmy. Czas wrócić do mamy i pokazać jej, co udało nam się zdobyć. Mamo! Hans! Chodź do mnie, dzieciaku. Tak jest. Powrót do mamy zawsze szczęśliwy. Mamo, wybacz mi. Miałaś rację. Wciąż jestem za młody, żeby opuszczać dom. Nie martw się, mój drogi. Nigdy ci już więcej... zawsze będę cię już słuchał. Pomogę ci z domem i nie zapytam cię o tatę już nigdy więcej. Synu, jeśli chodzi o twojego ojca, muszę coś ci powiedzieć. Już wiem, mamo. Widziałem jego grób w lesie. Joseph już dawno temu umarł na wojnie, kiedy byłeś jeszcze dzieckiem. Nie chciałem ci mówić. Wybacz mi, synu. W porządku, mamo. Nie martw się o mnie. Mam już 10 lat, nie pamiętasz? Czy chciałabyś zobaczyć, co przyniosłem ze swoich podróży? Pewnie, pokaż mi. No i to jest być może scena, która dzieje się dlatego, że mamy skarby. No to, co przyniosłem? 9 orzechów. Niesamowite. O, można zrobić tego fajny obiad. Jest tak zimno w nocy, że moglibyśmy ogrzać tym swoje ręce. Zobaczcie, prezentujemy mamie wszystkie rzeczy, które przyniosłem. Dosłownie wszystkie rzeczy. Mamy 2 jabłka. No, w porządku. Możemy z... no tak, chciałem zjeść trochę świeżych jabłek. Dobra robota, Hans. 8 kawałków chleba. Możemy je użyć, żeby robić tosty, kanapki na śniadanie. Kilka dni z rzędu. Są pyszne. Też trochę sera. No cóż. Jeśli mamy tyle sera... niebawem będziemy mieli szczurzą gębę. Ha, ha, ha. Przyniosłem również lusterko. O Boże. Mam dzisiaj bardzo źle ułożone włosy. Powieśmy go na ścianie, żeby moglibyśmy na niego patrzeć, kiedy we can look nice, żebyśmy mogli lepiej wyglądać, kiedy będziemy szli do wioski. Mam również ten łom, zdobyłem go od pasterza, jest naprawdę pożyteczny. Oczywiście, na pewno się mu przyda, kiedy będziemy musieli robić jakieś naprawy. Też 5 świeczek, możemy użyć je, żeby w nocy rozświetlać nasz dom, żeby duchy nas nie straszyły. Też mam tę siatkę na motyle. Myślę, że będziemy mieli więcej zabawy. Będziesz miał z tym więcej zabawy niż ja. Zobacz, mamo, magiczny pierścień. Zdobyłem go od pani w zamian za. Od pewnej pani w zamian za laskę. No cóż, może już nie działa. Co to jest? Wygląda na bezwartościowe. Albo właśnie priceless, w sensie, że to jest bardzo unikalne. Takie. No rzeczywiście, no rozumiecie, o co chodzi, tak? Możemy zdobyć mnóstwo pieniędzy, jeśli sprzedamy to w markecie, tak? I mam też, zobacz mamo, mam też profesjonalną odznakę. Odznakę profesjonalnego poszukiwacza skarbów. Zdobyłem go od dziewczyny, która zna się na poszukiwaniu. W porządku, ale kiedy stałeś się poszukiwaczem skarbów? I ostatnie, ale... No i na koniec... Opróżnia kieszenie. Wow! Hans, ale co to jest? Nie ukradłeś tego, prawda? Co? Nie ma opcji. To znalazłem tajne skarby hrabiego Lucanora, mamo. Znalazłem, więc możemy je zatrzymać. Hrabiego? Tak jest. Ending a prosperous future. Taki dostaliśmy, moi drodzy. Ending. Czy będziemy mieli cutscenkę finalną? Mamy, więc zobaczmy. Thank you.
koniec. A zatem uwolniliśmy kobolda z jego klątwy, poprosiliśmy o to wiedźmę, wykupiliśmy zamek i w ten sposób uzyskaliśmy, moim zdaniem, najlepsze zakończenie. I tak kończy się, moi drodzy, The Count Lucanor. Tak kończy się nasza wspólna przygoda, wspólna gra. I w ten sposób udało nam się, jak widzicie sami, rozwiązać wszystkie zagadki i zrobić naprawdę dobre zakończenie. Co do innych zakończeń, będę się już zastanawiał. Jakby... Może nawet was spytam, jak wy to na to patrzycie. Być może będzie ankieta, czy chcecie zobaczyć to w dodatkowym odcinku, czy chcecie zobaczyć to po prostu na live, gdzie razem będziemy mogli przeżyć tę historię raz jeszcze i po prostu podejmować inne decyzje. Nie grając oczywiście od samego początku, bo to zostawię chyba tym osobom, które będą chciały sprawdzić, co się stanie, jeżeli podejmiemy inne decyzje po drodze, bo przechodzić gry całe jeszcze nie ma sensu, raz jeszcze, ale być może te ostateczne decyzje pod koniec jakieś tam podejmiemy inne. Usiądziemy na tronie, być może, co tam jeszcze możemy zrobić? Może jeszcze są jakieś inne możliwości, które możemy przetestować? Może macie pomysły na to, jakie inne ścieżki można przetestować oprócz siadania na tronie? A może po prostu powrót, jeszcze jest inny ending, możemy powrócić do domu, ale nie aktywując skarbów, czyli po prostu wrócić do mamy bez tego, że pójdziemy poza skarby. Więc to jest, moim zdaniem, to są dwa pomysły na kolejne zakończenia, które można by zrobić. No i jeszcze może testować różne rzeczy. Pamiętacie, że tam obiecałem też, że będę chciał sprawdzić, co jest w tej celi z kozą, może z jakieś inne rzeczy, może zobaczymy, co się stanie, jeżeli rzeczywiście poprosimy kozy tego hodowcy, żeby zagryzły zarówno Icebina, jak i jego matkę. I może na przykład ta decyzja wpłynęłaby też na to, jak potoczyłyby się losy. Czy spotkalibyśmy wtedy Icebina? To jest te świnie pod zamkiem? Czy spotkalibyśmy tę kobietę? Czy to rzeczywiście może wpłynąć na przyszłość? To też jest ciekawy aspekt. Ale też chciałbym powiedzieć, jeżeli zdecydowalibyście się na odcinek z bonusowy, na pewno nie powstałby on bardzo szybko, ponieważ jakby jest bardzo dużo premier i bardzo dużo rzeczy i bardzo dużo miejsca będę potrzebował na to wszystko, żeby wam pokazać, więc myślę, że to, jeżeli byście wybrali odcinek, musielibyście pewnie na niego trochę poczekać. A jeżeli byśmy wybrali live'a, to być może najbliższy live po prostu teraz bym odpalił. Wiem, że tam planowałem Dicey Dungeons, ale zawsze można na przykład w sobotę albo w środę po prostu to wspólnie ograć, więc po prostu dajcie mi znać, jaka jest wasza decyzja. Możecie też o tym pisać w komentarzach, bo może bardziej przekonacie mnie słowem niż głosem w ankiecie, chyba że ankieta będzie bardzo mocno stronnicza, czyli zobaczymy, że wszystkie głosy są na przykład tylko na live'a albo tylko na odcinki. No wtedy nie ma co dyskutować, ale no po prostu wasze zdanie chciałbym poznać. A jeśli chodzi o podsumowanie samej gry, chciałbym zrobić to szybko, bo już nagrywam godzinę 20. I tak dostaniecie te dwa odcinki naraz, nie będę tego już dzielił i wypuszczał w częściach, w inne dni, tylko po prostu jednego dnia wszystko razem zakończymy tę historię. Fajna, baśniowa, przyjemna historia, która ma naprawdę fajne twisty. Nie jest tak psychodeliczna i moim zdaniem wywołująca grozę jak Yuppie Psycho, więc jeśli miałbym porównywać te dwie gry, to Yuppie Psycho wywarł na mnie większe wrażenie historią, ale pod kątem tej psychodeli, tego horroru, tego klimatu. O wiele bardziej klimat czułem w Yuppie Psycho. Bardziej do mnie przemówił. Sam pomysł też na świat wykreowany, według mnie Yuppie Psycho zrobił lepiej. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o The Count Lucanor, to tu, jeśli chodzi o baśniowy klimat i zagadki i pomysły na używanie przedmiotów, na to, na sam końcówka, że musimy przedstawiamy mamie wszystkie rzeczy, które przynieśliśmy do domu i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, moglibyśmy też przynieść mamie motylka, to jedna z opcji, to byłoby coś nowego. Też jest bardzo fajna, znaczy bardzo fajna gra ogólnie, mimo wszystko. Czy bardziej mi się podoba Count Lucanor czy Yuppie Psycho? Wydaje mi się, że dalej Yuppie Psycho, mimo wszystko, ale The Count Lucanor dalej jest grą bardzo porządną, fajną i naprawdę przemyślaną. Historia jest, no, fantastyczna, tak? Baśniowa. Więc może dlatego mniejsze wrażenie na mnie robi, bo wszystko oceniam i tak przez jakby taki pryzmat trochę bajki. Ale fajne te twisty były, no nie były jakieś takie mózgożerne i łamiące w ogóle głowę twisty, że nagle okazało się, że rzeczywiście to jest moja mama, to jest mój tata, to jest mój dziadek. Więc jak widzicie, hrabia kompletnie nie był związany z nami kompletnie, ale za to zdobyliśmy jego skarby, więc fajne. Mechanicznie super, trochę problemów jest na padzie z tą górą, ale to pomijam. Fajne interakcje, fajne dialogi, fajne pomysły na zagadki.
Gdzieś czytałem, że opinie o The Count Lucanor, że to bardziej historia, że zagadki są takie niemrawe, ale według mnie i są naprawdę świetne. Są fajnie zrobione, fajna mechanika rozstawiania jest tych, wszędzie tych świeczek, więc według mnie jak najbardziej są tutaj zagadki. Nawet bym powiedział, nawet nie wiem jak to liczbowo porównać z Yuppie Psycho, gdzie tam też były oczywiście zagadki, różne, sekrety, ale naprawdę obie gry moim zdaniem prezentują bardzo dobry poziom zagadek, nie są one jakoś naciągane, one są przede wszystkim klimatyczne, zagadki związane z rozstawieniem światła, z przekrzywieniem wajch, z szukaniem sekretów w skrzyniach, to też współdzielę oczywiście te skrzynie, jeśli chodzi o szukanie sekretów, moim zdaniem bardzo spoko. I jeśli, jak zastanawiam się, czy jest coś, co mi się w The Count Lucanor nie podobało, to jest tylko jeden mały aspekt. Hans powinien potrafić biegać, ale gdyby potrafił biegać, zupełnie inaczej grałoby się, jeśli chodzi o ucieczki przed... Bo tutaj, widzicie, same niebezpieczeństwa wszystkie, to są te potwory. Tutaj, w tym zamku, potwory według mnie bardziej były znaczące niż potwory w Yuppie Psycho. Czułem, że w Yuppie Psycho te potwory są bardziej taką przeszkadzajką i no coś, co musimy po prostu wyminąć i tyle, a wydaje mi się, że tutaj w tej grze te potwory bardziej odgrywały rolę, bardziej mi pasowały tutaj te potwory. Mimo, że w Yuppie Psycho bez potworów byłoby zbyt nudno, więc oczywiście spoko, że one tam były, ale mimo wszystko czuję, że tutaj one są jakby wtrynione i skomponowane z całą grą lepiej, po prostu. A więc gdyby Hans potrafił biegać, myślę, że o wiele trudniej, o wiele łatwiej uciekałoby się od potworów. Ale być może gdyby dodać na przykład tutaj gdzieś buty i po prostu dać możliwość odblokowania na przykład biegania, jeśli rozwiążesz jakąś trudną zagadkę, może byłoby ciekawą mechaniką. Tylko wtedy oczywiście potwory nie byłyby dla nas żadnym wyzwaniem prawdopodobnie, bo moglibyśmy od nich po prostu uciec, bo bieglibyśmy szybko. Ale no jakaś taka zmiana typu na przykład, że zanim wejdziemy do zamku możemy biegać, a potem już możemy chodzić. Może coś takiego, może Hans po prostu zgubił buty po drodze, bo miał je na początku, więc mógł biegać, ale w zamku już biegać nie mógł. Jakaś taka element, ale to jest taki detal. Teoretycznie naprawdę gra mi się podobała i nie mam do zarzucenia jej nic, oprócz tego, że też spowodowała pewne problemy w nagrywaniu, ale to już są rzeczy, które są jakby po mojej stronie. Grając w grę nie będziecie mieli tych problemów. No i ten pad jest jakby całkowicie dziko działa i nie jest tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o pad do Xboxa 360, to naprawdę on tutaj nie funkcjonuje zbyt dobrze i nie da się nim grać kompletnie, bo sterowanie całkowicie świruje. Bardzo mi się gra podobała, czekam oczywiście jeszcze na wasze podsumowanie, wasze słowa kończące, wasze przemyślenia na temat tej gry, no i będziemy się jeszcze widzieć na jednym materiale na pewno, który uzupełni na pewno te dwa zakończenia, o których mówiłem, czyli usiądę na tronie i wrócę do domu, ale nie będę używał motylka po to, żeby pokazać go mamie, ale i tak będę chciał go oczywiście schwytać, więc jeszcze przede mną jeden zapis na pewno do wczytania. Zapis, który oczywiście polega na tym, że będę chciał sprawdzić, jak to wygląda, kiedy to po prostu będę musiał jeszcze raz walczyć z tą bestią. Bo zobaczcie, teoretycznie mamy również pobudkę Graveyard by the River of the Dead, znaczy, że tutaj możemy, nie muszę łapać, o! Czyli nie będę musiał teoretycznie łapać motyla. Dlaczego? Ponieważ tutaj mam zapis, który był już po tym, kiedy się obudziliśmy, więc mam tego motyla ze sobą i mogę tym motylem pójść do mamy i zobaczyć, co się stanie, jeżeli nie wezmę skarbów. Więc jakby bardzo proste jest zdobyć ten achievement, to zakończenie. No a w sumie tutaj to po prostu trzeba pewnie przywołać wiedźmę, bo wydaje mi się, że ta wiedźmę i tak trzeba przywołać i tak. Bo chyba nie ma innej opcji. Chyba, że da się uciec z tego zamku w ogóle nie aktywując nie aktywując kompletnie wiedźmy, a z drugiej strony może zobaczymy też, co się stanie, jak będę jadł to ciasto, ale jednocześnie cały czas się leczył. Czy da się jeść to ciasto i się leczyć jednocześnie? Czy to spowoduje jakąś inną, może jakieś inne, do innych wniosków też dojdziemy, próbując takie rzeczy. No i być może, tak jak mówię, jeszcze może pocofam się do różnych momentów w przeszłości, żeby sprawdzić różne opcje, tak jak chociażby żarcie tych kóz, czy po prostu sprawdzić, co jest w środku w tej sali, gdzie ta koza też była. Pamiętamy, że była ta sala, gdzie były cztery miny, cztery twarze króli. Ale to wszystko w odcinku bonusowym. Tymczasem serdecznie wam dziękuję za całą serię, za to, że razem żeśmy przeżyli tę grę. W 6-7 odcinków też, tak mi się wydaje, tak, bo to będzie 6 i 7 łącznie. Kończymy przygodę oficjalnie z The Count Lucanor. No i oczywiście po krótkiej przerwie od znowu takich gier, bo myślę, że premier jest bardzo dużo, a po drodze również, przepraszam, Little Miss Fortune, więc myślę, że gra jakaś psychodeliczna, lekko horrorowata nam się szykuje po drodze. Myślę, że od października będziemy wracać do innych
tego typu gier. Oczywiście czekamy dalej na Sally Face, piąty epizod, choć tak, cały czas mówię, że prawdopodobnie będzie to dopiero 2020 rok i spoko, niech Steve działa tyle czasu, ile potrzebuje, niech po prostu wykorzysta. A tymczasem ode mnie finalna wielka piona, serdeczne dzięki, do zobaczyska, cześć!